Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Bro do tego Geeka. Dzisiaj zrobimy sobie recenzję zestawu LEGO City z serii arktycznej. Numer zestawu to 60192, czyli arktyczny łazik. No, nie jestem do końca przekonany do tego setu, ale za chwilę może się okazać, że po prostu jestem w błędzie. No dobra, moje jakie niepełne przekonanie bierze się po prostu z tego, że no, trochę jest bieda, jeśli chodzi o zwierzaczki. Otrzymujemy tutaj szczurka, którego mam w kilku sztukach, choćby z Harry'ego Pottera. Sama ta konstrukcja śnieżna, śnieżno-lodowa, właściwie tutaj nawet nie ma elementów skalnych, też jest po prostu dość smutna. A sam łazik jest dla mnie wielką niewiadomą w tym momencie. Za chwilę po prostu jak to otworzę i poskładam, to się wszystko okaże, jak to wygląda. Dlatego, że okej, ma fajne ramię, ale takie ramię było na przykład w leśnym traktorze. Te nóżki, okej, one mogą być ciekawe. Natomiast sama kabina jakoś tak nie do końca mnie przekonuje. Mamy znowu tą szybkę, która jest choćby w takich małych polibagach używana do zamykania jakichś helikopterów czy takich małych samolocików. No dobra, ale te ruchome nóżki rzeczywiście mogą być ok. Może to być też fajna baza do tego, żeby zrobić moca jakiegoś mecha bojowego. Bo same kolory takie pomarańczowo-szaro-niebieskie są ok pod kątem właśnie takich mechów. No i te nóżki i te wszystkie elementy, które tutaj się znajdują, rzeczywiście mogą się przysłużyć do tego, żeby ciekawy mech powstał. Właściwie może to jest pomysł, co można z tym secikiem zrobić. Dobra, pierwszy plus za to, że mamy tutaj tylko jedną instrukcję. Nie, dobra, to jest żart, naprawdę. Chciałem pochwalić właśnie LEGO za to, że nie rozmieniają się na drobne. Naprawdę wrzucanie dwóch instrukcji do takiego małego setu, on kosztuje chyba 60 zł. Po co robić dwie instrukcje? To jest totalna głupota, dla mnie to jest niezrozumiałe, no ale okej, no zaraz będę według nich budował. I dwa woreczki. Zobaczcie, samych elementów jakoś sporo nie ma, ale dwie instrukcje trzeba było zrobić. No po co, po co, po co? Zabieram się za budowanie i wracam oczywiście do Was ze skończonym modelem. No i jednak łazik daje radę. Nie jest wcale taki zły, jak myślałem, że będzie. Fakt faktem, znalazłem jeszcze w środku arkusz naklejek. Po prostu był w jednej z instrukcji, także naklejki oczywiście też tu są, no bo nie mogło być tylu nadruków. Za chwilkę też o nich oczywiście sobie powiemy. No i elementy zapasowe, raptem 4 klocki, także grubo, po całości. No a sam łazik, jaki jest, możecie właśnie zobaczyć i przyznam szczerze, że chyba się z nim mimo wszystko zaprzyjaźnię, ale pod kątem rozmontowania go i właśnie zrobienia tego, o czym mówiłem wcześniej, czyli jakiegoś mecha, bo można całkiem fajnego mecha na bazie tego zestawu skonstruować, oczywiście dorzucając jakieś inne elementy, ale to i tak może być naprawdę całkiem ok. Ciekawe, co się znajduje tutaj za tą bryłą lodu. Pewnie jakiś neandertalczyk. Bez sensu, to tylko parszywek. Mam już takich kilka. Okej, sam łazik rzeczywiście po złożeniu jest dość sporych gabarytów i wydaje się po złożeniu większy, aniżeli jak patrzymy na niego na pudełku. Konstrukcja, nie wiem, pewnie głównie przez to ramię, przypomina mi właśnie ten traktor leśny, ale też już odkryłem sekret, dlaczego były dwie instrukcje. Dlatego, że mamy tutaj takie wtórne budowanie. Robimy te elementy nóg razy 4, a te robimy razy 2 po dwie nogi. Więc można to było po prostu uszczuplić, uprościć i dzięki temu zrobić jedną instrukcję. No ale dobra, co do samego łazika. Najpierw zobaczmy z tyłu. Tutaj z tyłu jest jakiś schowek. Zakładam, że jeśli wygrzebiemy szczura, można go tu złożyć, ale chyba się nie zmieści, więc w sumie ten schowek nie wiem po co jest. Tutaj na tych panelach mamy naklejki, tak samo naklejki są na nóżkach i też na tym ramieniu. Sam łazik jest dość, można powiedzieć, mobilny i gimnastykowalny, bo nóżki można zginać w takim zakresie 180 stopni i tutaj można je pod pewnym kątem odchylać. Mniej więcej 45 stopni odchyłu, więcej z tego niestety nie wyciśniemy. No i na tych nóżkach, na tych stopkach są takie fajne elementy, które po prostu sobie luźno dość dyndają i dzięki temu możemy ten łazik ustawiać. I to jest rzeczywiście bardzo jego mocny punkt. Ramię jest wyginane w raz, dwa, trzy, czterech miejscach właściwie, chociaż ramię w trzech, a tutaj te
szpony, te pazury są też wyginane po prostu tak na 180 stopni, więc i to odpada, bo się trzyma tylko na tym jednym zawiasie, więc to jest taki minus, który już wcześniej wyłapałem. No i co, same te szpony, ta łapa to też nie jest jakiś, powiedzmy, super ekstra rzecz, dlatego że to się trzyma tylko na tych uchwytach i to się lubi wyślizgiwać. Ale wygląda ok, no i możemy na przykład właśnie sobie tutaj tego szczura, zobaczcie, zapakować i przenosić. Chociaż czy dla bryłki lodu z jednym szczurem trzeba używać takiego ciężkiego sprzętu? Ja bym tam po prostu wjechał piłą, ale ok. I tutaj jeśli chodzi o kabinę, no jest mega bieda. Jest tylko ten jeden żółty element sterujący, więc to naprawdę bieda taka na totalu już przeogromna. No i to jest rzeczywiście smutne, więc ja sobie tego szczurka tutaj wymontuję. No ale sama konstrukcja i możliwości tego łazika są naprawdę bardzo, bardzo okej. Po co mi łazik, jak mam piłę? No i właściwie chyba takie największe zastrzeżenie mam do tego. To jest ta konstrukcja śnieżno-lodowa, w której ukrył się szczurek. No i okej, mamy tutaj sobie tego pana szczurka. Tak jak już mówiłem wcześniej, on wygląda po prostu jak ta nowa forma szczurków innych. Tylko na przykład parszywek chyba miał czuprynkę jeszcze. Ten nie ma czuprynki tutaj, zobaczcie, no nie ma czuprynki. Sama forma jest okej, no ale już nie wiem, można było dać dwa czy trzy takie elementy z tym nadrukowanym komarem. Bo po co komu ten szczur? No ale dobra. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Tutaj mamy po prostu kilka takich białych skosów na białej płytce i cztery te niebieskie, transparentne okienka. No, szału nie ma. Można to było rzeczywiście zrobić coś bardziej pomysłowego, bo to po prostu konstrukcyjnie wygląda źle. Jakby dać kilkuletniemu dziecku garść białych klocków i tych szybek i powiedzieć, ej, zrób z tego coś. Nie? No i tak nie bardzo. No, także to... Nie wiem, czemu on jest taki uśmiechnięty. Ja bym się na jego miejscu nie uśmiechał, że w moim zestawie jest taki po prostu badziew konstrukcyjny. A sama figurka to trochę taki miks tego, co w starterze. No bo tak, mamy całkiem sympatyczną czapkę, aczkolwiek w kolorze niebieskim z tym białym futrem, naprawdę w porządku. Torsik podobny właśnie do tych starterowych, nawet chyba nie wiem, czy nie identyczny jak ten torsik w najmniejszym zestawie. No i dodatkowo na wyposażeniu czerwony kubek oraz piła mechaniczna, z tyłu nieco nadruków na pleckach, głowa zadrukowana tylko z jednej strony, szeroki uśmiech, jakieś takie gogle ochronne, z tyłu nie ma absolutnie na tej głowie nic, ale czapka wygrywa moje uznanie i po prostu ona mi się podoba. I tak na podsumowanie stwierdzam, że zdecydowanie zestaw lepiej wygląda po złożeniu niż po tym, kiedy można go pooglądać tak po prostu na pudełku czy na jakichś zdjęciach w sieci. Można było zrobić lepiej parę rzeczy, można było na przykład zrobić ciekawszą konstrukcję, tą właśnie z tym szczurkiem, albo dać po prostu inne zwierzątko, bo sam model w sobie rzeczywiście jest ok, jest mocno bawialny, myślę, że też do przebudowania nadaje się idealnie, aczkolwiek właśnie te dodatki w postaci szczurka i tej konstrukcji, no one absolutnie jakoś nie są w stanie mnie przekonać. Gdybym miał się zastanawiać, czy kupić na przykład ten zestaw, czy te dwa najmniejsze, to chyba wybrałbym najmniejsze, no bo mimo wszystko dostajemy tam dość sporą garść akcesoriów, dostajemy tam na przykład Huskiego, mamy cztery minifigurki, mamy ten fajny nadruk z komarem, plus jakby nie patrzeć, no akcesoria z tymi figurkami dają radę. Jeśli ma się jakieś zaplecze klockowe, to można z takich dwóch małych zestawów wyczarować coś, myślę, chyba ciekawszego niż taki łazik, bo on ma potencjał, ale chyba nie do końca został wykorzystany jak należy. A na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć.